Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem. Na sam początek, tak, tutaj sobie zrobiłem zapis, więc chyba mogę się wrócić i zanieść ribony. Może zacznę od tutaj pozdrowień. Pozdrawiam Vipa, Kubunię, Skorpiona, Damiana. Dobre rady wasze. Ribony sobie zostawię. Mamy 5. Co wy tutaj mi chcieliście? Aha, że bardzo dużo pominąłem naboi. W sensie są takie miejsca właśnie, które, w których gdzieś tutaj byliśmy i kuźwa, naprawdę pominąłem je. Sobie tutaj mniej więcej zapisałem, jakie to są miejsca. Boże. O tym właśnie Skorpion mi pisał, że teraz będą tu trupy. Ja troszeczkę to, wiesz, zrobiłem tak specjalnie, bo chciałem, żeby było więcej troszkę akcji. A co tam? Bo one mi tu wlazły. Ale powiedzcie sami, czy nie jest wesoło? Trochę ich tu jest, nie? Dobra, niech sobie będą. Tylko nie pamiętam, słuchajcie, tych miejsc. No, znaczy, widzę je. Widzę je w pamięci, tylko że... No niestety nie kojarzę miejsc, gdzie to mogłoby być. Tutaj nic nie było. To nie to miejsce, na pewno nie. Wiem, że trochę tutaj straciłem naboi, ale co tam. Także to właśnie Damian mi pisał, że dużo mam przeoczyłem. Chyba Skorpio też pisał. I jeszcze Skorpion pisał o czterech, że cztery pionki. No tak myślałem, że będą ze cztery. Że cztery pionki będzie trzeba tutaj zgarnąć. Nie pamiętam po prostu rozstaw tych pomieszczeń, gdzie co było. Tutaj ja czasem nie... Nie, tutaj... Nie wiem, czy to właśnie nie było czasem jakiegoś... Nie, tutaj nie. Tutaj był tylko ten obraz i tak. To nie to miejsce. Bo gdzieś też ribony po... tego nie pisaliście mi, ale ja o tym pamiętam. Że był też taki pokój Starsów, chyba to był taki z takimi biurkami i tam... Jezu, ile tych tu gości jest. Trochę się spłukam z tego, ale co tam, istotne. Jest akcja. W sumie to ja też nie za bardzo wiem do... Mój Boże. No, no. Przeżyje to? Chyba nie. No. Ale trzeba przyznać, że ostro było. No. Czy jeszcze ktoś tu się obudzi? Koniecznie. Dobra, chodźcie do tego pokoju. Bo ja się tutaj nieźle spłukałem z tego wszystkiego. Czy można było to wszystko pominąć? W sensie zrobić to w ten sposób, żeby ich tutaj nie było, tak?
z tego co kojarzę, tak? To ja nie mam tego kluczyka. Miałem jakiś kluczyk. Dobra, chodźcie, zobaczymy co tutaj mamy. Na pewno wezmę sobie roślinki, połączę. Mam ich trochę, więc no będzie 72 naboje. Jazda bez trzymanki, co? Aha, no dobra, no to tutaj to nic. Ten jeden malutki kluczyk, to on mi zniknął. To był jak ten lockpick, no nie? A słuchajcie, a tutaj co tu było? A tutaj trzeba użyć tego klucza. Okej, dobrze wiedzieć. Zanim pójdę w te drzwi, to jeszcze tutaj przejrzę te szafki. Dobra, mamy naboje, dobra. Do tych shotgunów, czy jak to tam? Jeszcze coś? Tylko tą jedną? Widzicie, staram się też naprawdę klikać i to bardzo dużo. Tutaj chyba jest jakieś notatka? Nie. Jeszcze coś. Co to jest? Aha, film. Okej. Okay. Czyli mogę go wywołać. Okej. Okay. Naprawdę staram się wszędzie klikać, a widzicie, a pomimo tego no to trzeba pod jakimś konkretnym kątem. Pomijam, nie? Tych naboi troszeczkę. No dobra, no to chyba wszystko, tak? Czy jeszcze... Aha, tu są te drzwi. Aha, dobra, zamknięte. No to dobra, to tutaj nic. To chodźcie, zobaczymy, wywołam od razu, jak tutaj jestem, bo tutaj jest ten pokój przecież. To można by było od razu wywołać ten film. Czy nie? Aha, czyli nie, tutaj się tego nie wywołuje, tak? Czy jak? Jak to jest? Powiedzcie mi, bo może ja coś źle robię. A nie, dobra. Dobra, mam jakiś, słuchajcie, film, wywołaliśmy go. Co myślicie, dobrze zrobiłem? Mówię wam. Dobra, na razie może nie zapisuję, co? Kurde, chciałbym jeszcze zwiedzić te pomieszczenia, które pominąłem, tylko teraz nie pamiętam, cholerę, gdzie to jest. Musiał jeszcze raz to wszystko łazić. A tu łazi ten też, ten taki, wiecie, Mr. X, czy jak on się tam nazywa. A tu chyba będą... Tu mi chyba mówiliście, tak? Czekajcie. Tak? Tak, Damian mi tu chyba pisał, że pominąłem. Tutaj naprawdę gdzieś są naboje? No wiecie co? A jedzę. Dobra. Kto to wiedział? Aha, czyli te drzwi też. Klucza nie mam. Aha, on zniknął, ten klucz, okej. Okay. Miałem za bardzo punktu zaczepienia, wiecie? Nie wiem, gdzie miałbym pójść. Bo nie mam żadnych kluczy. Czy coś mi się jeszcze otworzyło? Co to za pomieszczenie jest? Aha. Słuchaj, a tu? Starsy. W pokoju Starsów coś było? Też Damian pisał, że... Gdzieś pod plakatem, czy jak? Tu? Tu coś pominąłem? No nie! Dobra, zwiedzam pomału. Że myślę, że ładnie, co? Pedrze ładnie, pedrze ładnie. Jadę z koksem wszystkie te miejsca. I jeszcze mam dwa takie miejsca, słuchajcie.
gdzie pominąłem rzeczy. A jedno to nawet Skorpion też pisał mi właśnie. W jakąś szafkę taką. Znaczy, ja kojarzę miejsce, ale nie wiem, gdzie to jest kompletnie. O, tu. Tu mi pisaliście też. O, o, tu. Tu coś pominąłem. No, wiecie co? No, dobra. I jeszcze jedno miejsce. To, gdzie te kryształki wtrynialiśmy. To tam jeszcze pominąłem podobno. Nie mówię, że nie. Aha. Nie mówię, że nie. Tylko teraz... tam był zegar na górze. Ja tu nic nie mam. Mam jakieś pokrętło. Tak patrzę, co mam w tych... Aha, i tu jestem. Cholera jasna, powiem wam, że... Chodźcie do tego pana X-a, zobaczymy, czy on tam jeszcze łazi. Ile on ma w ogóle takich faz? To jest jakiś... po prostu nieskończoną ilość razy mam go tutaj zabijać, czy jaki czort? Ładnie mam naboi, co? Powiedzcie sami. 31. Chyba dobry, ładny wynik, co? No to teraz chyba mogę zapisać, co? Bo jak będę lazł tam do niego... Chcę właśnie iść tam do niego. To mam pokrętło. No i te pionki, ale te pionki to kompletnie nie wiem, gdzie mam wtrynić. Jeszcze nic takiego nie znalazłem. Gdzie by można było to dać? Dobra, no. Tylko, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja idę z tym kozikiem na niego. Ale wiecie, co tak sobie chciałem zostawić, bo jak będzie jakiś boss na koniec, a na pewno będzie. A, tutaj chyba były te diamentowe, takie, ten diamentowy pokój, czy nie? Nie. Tak, tu. I tutaj też gdzieś coś pominąłem, jakieś naboje. Też pisaliście. Prawda? To jak to tak łazisz, tak jak taki ślimtok? No klikam wszędzie, no. Nothing here. Nothing here. Też inside, też nic. Naprawdę? No nie! Nie mam pytań! Wszędzie klikam, serio. No i dobra, to chyba wszystkie pokoje, wszystkie pomieszczenia, o których Damian właśnie pisał, też właśnie Skorpion. I teraz jeszcze mi zostały te ribony, o których ja pamiętam, to wiem, że gdzieś pominąłem. No i słuchajcie, co, mam iść tu? Co mam robić? Ja jestem w ogóle ciekaw, w ogóle, bo on mi wstał, tak? Tak to było? Zobaczymy. Tutaj nie ma teraz. Te niebieskie drzwi. No nie ma go tu. Aha, i tu się zawaliło. A, dobra. Czyli dupa Jasia, ja się tu już nie wrócę. A tu co to było? Chodźcie, jeszcze tu zobaczymy. Ja nie pamiętam. Aha, dobra. Ciekawe, gdzie on jest. Gdzie on łazi. Chciałbym się dostać do takiego... do takiego pokoju też... O, oto! Tu chciałem się dostać. I tutaj, słuchajcie, zapomniałem, ja to pamiętam, na ribony. O, tu. No, to ja pamiętam. Dobra, to. A te drzwi właśnie chciałbym otworzyć. Tylko, że ja nie mam żadnego klucza. Właśnie. Kurde. Te drzwi mnie jeszcze korcą tutaj. No to dobra, to wszystko to, co chcieliście, to pozbierałem.
tam była ta wieża zegarowa, ale z tej wieży zegarowej to ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, bo ja nie mam tutaj nic, żadnych pionków, e Boże, żadnych kołowrotków, nic. Czy on mi tu gdzieś wyskoczy jeszcze? Aha, a tutaj są te takie pokoje zwierzę. Aha, tu są jeszcze drzwi, a te? No kurde, patrzcie, wszystko pozamykane. Co ja mam zrobić? No, tu są te pokoje zwierzeń, to jest jeden i drugi obok siebie. Czyli mam dwa pomieszczenia, których nie potrafię otworzyć, bo nie mam do nich kluczy. Chyba, że ja coś przeoczyłem. Ja mam kluczyk w tym. W skrzynce. Mam jakiś kluczyk w skrzynce? A to gdzie to prowadziło? Aha, tu. To zamknięte nadal, tak? Co? No, powiem wam, że przypał jest i to niezły. Czekajcie, sprawdzę coś, bo... Mam kołowrotek i trzy pionki. Kurde, nie mam żadnych kluczy. A to? Gdzie to można? Nie, to jeszcze nie. No to mam takiego mindfucka niezłego, bo nie wiem, gdzie iść. A nie chciałbym robić cięć, bo nie lubię, zwłaszcza właśnie w rezydentach. Rozumiem, że coś pominąłem, tylko teraz pytanie... Pójdę jeszcze do tej biblioteki i wejdę tam na górę, ale no... Tam pamiętam, że była tylko zegarowa ta... mechanizm zegarowy, więc to raczej... Boże, tutaj te pionki, co? Nie, tutaj... Chyba, że tutaj ten kołowrotek. Co? Co myślicie? Może ten kołowrotek tutaj? Nawet takie trochę dziwne by było, no ale... Wiecie co? No to zrobię cięcie, no bo już nie będę łaził tam, bo trochę jest kawałeczek. Przyjdę tutaj z tym kołowrotkiem, dobra? I zobaczę, czy on w ogóle, czy to działa. Tak zrobię. No dobrze, jestem z powrotem, ale coś czuję, że to nie będzie to. No dobra, ale musiałem spróbować, bo wiecie, nie byłbym sobą. Dobra, no to chyba tutaj nic. Kurde. Nie mam, słuchajcie, pomysłu już, gdzie by tu pójść. Wszystko niestety pozamykane. A jakbyśmy... No jeszcze gdzie mnie nie było? Jeszcze mnie nie było na zewnątrz jeszcze ewentualnie. Tylko znaczy byłem, ale... Nie w momencie, kiedy ten pan X tutaj mi wylazł. Więc nie wiem, czy można by było jeszcze spróbować, chociaż tam nie było żadnych przejść. No bo są dwa wejścia, w sumie nawet trzy. Ale no niestety są zamknięte i co ja mam? No mogę spróbować, co mi tam szkodzi. Najwyżej dzisiejszy odcinek będzie taki po prostu pogmatwany. I tyle. Tutaj są te trupy, ale one mi tu nie wlezą, mam nadzieję. Nic tu nie ma.
No, takie kółeczko zrobiłem, nic więcej. Dobra. Jezus, no kurde, właśnie, będzie trudno teraz. Jak się nie wie, gdzie iść, pierwszy raz się gra, to tak jest. Skąd ja mam wiedzieć? Tu jest właśnie, tutaj był ten safe, tak? Myśmy go otworzyli. Tak. Tworzyliśmy go, prawda? Tak, tylko że on się dziwnie zamknął, nie wiem o co chodzi. No i tutaj są te jedne drzwi właśnie, których niestety nie otworzymy. Kurde, właśnie tu bym chciał się dostać jakoś. To jest problem. Aha, no i to są jeszcze jedne drzwi. Tu. Tak. Nie, tutaj jeszcze jedne były drzwi. Nie, tutaj nie przejdę. Jeszcze jedne były takie zielone takie, nie? Tu nie przejdę, bo nie mam żadnego, wiecie, dynamitu ani nic. Tam są z tymi kryształkami. To już zabrałem. No i ciul, koniec. Ha, ale jaja. Zatoczyłem kółko i nie wiem, co mam robić. Tamten zegar. Ten zegar to. No i ta biblioteka tu. Tu zebrałem wszystko, prawda? Tak. Nie mam tego lockpicka, już nie wiem, o co chodzi z tym lockpickiem. Nic nie mogę. Sherry mi gdzieś tutaj spierdzieliła. Tutaj, tak. Nic już nie zrobię. Tutaj to wiem, to już zabraliśmy naboje. No tak łażę teraz jak głupi. No to niestety taki odcinek dzisiaj. A, i te drzwi, no nie? Te jeszcze. Kurde, jakby je otworzyć. Nie da rady. No nie. No i tutaj mam ten taki nasz pokój. Że tu coś pominąłem. Też tak może być. Jeszcze poklikam trochę. A, tu są jeszcze drzwi. Też zamknięte. A czemu? A, no to ty, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Aha. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, słuchajcie. Musiałem je otworzyć i po prostu pójść w cholerę. A to ja to tylko tak potrafię zrobić. Sorry. No ale. Pomalutku. Sam znajduję to miejsce. Aż tak? What the franco?
Kurczę, ile ich tu jest? Tu jest coś. Dobra, mam jakiś kluczyk, słuchajcie. Small key, okej. Dobra, padło to coś. Tu mamy notatkę. Memo to Leo. To dla nas. Aha. Lezie jeszcze do mnie. Naboje. Bardzo dobrze, bo mam maliznę uczuć. Weź padnij, a nie tam łazisz. Dobra, no to mamy tutaj coś. Więc muszę to wszystko tu ładnie przejrzeć, bo zaś znowu coś zapomnę, co? Patrzcie, on jeszcze chyba mi włazi gdzieś tu. Tu? Czekajcie, OS. Jakaś szafencja? Nie. A, tu jest jeszcze jeden. Nie! Tam coś mi błyszczy jeszcze, więc już idę. Kolejny kluczyk. No, a żeś tych kluczy nasrane, to teraz już wiem, gdzie to użyć, nie? Mamy drzwi, to wiele drzwi pozamykanych. Jak ja to zrobiłem, że ja to przeoczyłem? Serio. Nic tu więcej, słuchajcie, zebrać nie da rady. Jeszcze tylko przetrząsnę te półeczki tutaj. Nic, serio? Jakiś ribbonen machen, coś? Chociaż? No nie. No nie chcę być inaczej, nie chcą nic już dać. Tylko te naboje tu były. Ale coś czuję, że ty kuźwa na pewno coś przeoczyłem, Jezu. Na pewno gdzieś tu są jakieś ribony albo jakieś naboje, bo to przecież niemożliwe. Czekaj, czy to ma znaczenie. Aha, to dzisiejsza data jest tylko. No nie ma, słuchajcie, no klikam, kuźwa, klikam, żebyście nie mówili później, że zaś coś... A, tu mogę to otworzyć. A gdzie to wyjdę? A, tu! Okej, ale to... A, nadal mam te klucze. No to... No to... A to mi Mrygo? Jeszcze raz. Tu, dobra. No to chodźcie tu. To pójdziemy, ten pójdziemy. I spróbujemy otworzyć tutaj te drzwi. Znaczy, no zanim ja dojdę tam, bo muszę jeszcze dojść. Jest kawałeczek. Ciekawe, czy teraz się nie pojawi jakiś kuźwa Mr. X. Nie, muszę przejść przez cały hall, potem zrobić takie kółko. Okej. Tak, tu były te drzwi takie zielone, pamiętacie? No. I teraz je otworzę? No serio. A jedzę, no to nie te. No to jeszcze chciałbym jedne, aż tam, tak? Czyli musiałbym się zajść znowu wrócić. O tu, na drugim piętrze. Kuźwa, patrzcie ile jeszcze tu rzeczy nieodkrytych. No już byłem pewny, chyba że wiecie, jeszcze coś sprawdzę, bo już kuźwa nie wiem, jak to trzeba z menu, to... Nie. Też nie, dobra. A to? A, tu były te takie przesłuchania, to ja nie chcę.
Czy ja tędy mogę przejść? Tak. A, już wiem. Może to jest to. Chcę tu być? Tak, chcę tu być. I zaraz zobaczymy, czy te drzwi można otworzyć. No. To bier. Tędy przejdziemy. A to ten mały był, czy ten taki czerwony kluczyk? Zaraz sprawdzę to. Aha, ten czerwony. Czy jeszcze mi ten piciek mały został? A mogę jeszcze kombajna? A tak, bo to VIP mi wspominał, że mogę jeszcze właśnie połączyć 3. Jezu. Nie mam. Aha, tu jestem. Dobra, wiem gdzie jestem. Kojarzę to miejsce. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu czegoś nie ma. Aż się prosi. To było zamknięte jak było. Tak, czyli Claire też ma to zamknięte. Dobra, tu się nie ten. No, mogę tu zejść jeszcze. Tylko wiecie o co chodzi. Tutaj były pająki chyba, tak? A ja z takim kozikiem. Może zaraz mi co wyskoczy na ryj. Aż dziwne, że tu nie ma nikogo. Dobra. Laboratorium zamknięte. Tu? Tu mogę wejść? Zobaczę, bo już nie pamiętam. A pompy i te sprawy. Roślinka. No, przejrzę to pomieszczenie. Aha, to była serwerownia i teraz muszę te switche tutaj, tak? A, dobra, kojarzę to. No, muszę się zatrzymać tam w tamtym. Ja to pamiętam. A to jeszcze tak na oko będę robił. No, spieprzyłem to. A nie, dobrze. No i? Aha. No. Bo u Claire nie zrobiłem tego za pierwszym razem, tylko tak zostawiłem to, bo nie wiedziałem, myślałem, że gdzieś jest jakaś kombinacja. Dobra, mapę zabieram. Ale tutaj to mogę zrobić śmiało. Nic tu nie ma, słuchajcie. No i tu jestem. Tu na tym biureczku. Naboje. Dobra. To co, to jest tylko pomieszczenie z tym? Tak, to by się zgadzało? Wszystko zrobiłem tu? Bo już nie ma nic więcej nic na tych półkach, co? Dobra. Otworzyłem drzwi. To najważniejsze, tutaj jeszcze naboje były, także... Że nikogo tutaj nie było, aż dziwne, nie? A, to były te drzwi. No to dobra, to chodźmy od razu. Aha, dobra. To jest winda. I tu na parking idę, tak? No dobra, to chodźcie, zobaczymy na ten parking. Jak tutaj nikogo nie będzie, to aż mi dziwko rypnie. O Boże! Huśwa, wystraszyłem się! A idź! Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside.
If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Okej. Idę Wong, tak? Coś mi to tam mówi, no nie, to nie za bardzo wiem, ale... Wiem, że ta kobieta będzie się tam gdzieś przewijała przez jakieś części. Już ci pomagam, tylko chciałbym jeszcze tutaj przejrzeć te wszystkie rzeczy, czy czasem nie ma, bo widzę roślinkę jest. Czy tych roślinek? Nasrane? Dobra, pomogę jej. Chociaż wiecie co? Ta pęknięta ściana mi się nie podoba. Aha, to są drzwi. No i? Dobra, chodźcie. Przydałby się jakiś pokój zwierzeń? Ada, wait! Ada mnie w ogóle lała. No to w tych pomieszczeniach to my w ogóle nie byliśmy. Ja nie wiem, co to w ogóle za pomieszczenia są. Czy ja mogę jakiś pokój zapisu? Co to jest? Aha, dobra. No to chodźmy. Jeden z drugim, no. A to w klatkach? Okej. Okay. O, Boże. To mi wylezie zaraz. Jednak. Naprawdę? Ale mnie zdzielił szybko, nie? To weźmy sobie tą jedną roślinkę. I tak mam dużo. Jeszcze w tym mam strasznie dużo skrzyni, nie? Chciałem zobaczyć, czy on tutaj czegoś... One czegoś tutaj nie skrywały. Nie, naprawdę? Ciemno tu? Jezu, nic nie widzę. Się nagrywa to tak dziwnie. No to nic nie było. Łe. A czekajcie, bo to jest jeszcze jedna. O, tu jest. Dobra, roślinka, zawsze to coś. Coś czuję, że mi te roślinki się przydadzą, bo za jakie pająki będą, co? Kurde, wiecie co? Przydałby mi się jakiś zapis, bo ja nie mogę tak tu łazić, a ja już bym chciał zakończyć. Tutaj są jakieś kanały, ale ja kompletnie do tego nie schodzę. Absolutnie nie ma takiej opcji. Tu coś jest? Co to jest? A, znowu filmy. Aha, nie mogę tego zabrać, bo... Zabiorę teraz. A to? Nie mogę tego tak kliknąć? Nie. To też jakieś drzwi. Jezu. Let me guess. You must be Ben. Aha, ona go szuka, ta Ida. Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you?
Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. On się zamknął. What was that? O Jezu, znowu ten. Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Aha. All right. To minęliśmy chyba to. Ta znowu poszła, cholera. No. Tylko wiecie co? Tutaj mogę coś zabrać. Co to jest? O Jezus, to jest ten. Jakiś łom. A w cholerę nie mogę tego teraz zabrać. Boże. Jesus, co za dziadostwo. No, 7 roślin. Nie mam już teraz, gdzie by się stąd ewakuować. Już mi się odcinek przedłużył. Nie chcę takich długich. Muszę gdzieś się, słuchajcie, wydostać stąd. Muszę. Szkoda, że tutaj gdzieś nie było. No tu minęliśmy te drzwi. Tego się nie da otworzyć, bo nie mam karty. No. Pójdę teraz. Tu pójdę na górę. Czy to mi coś da? Ja już wiem, gdzie pójdę. Tu pójdę, będzie najlepiej. No biegnij. Mnie swędzi. Dobra, jestem, słuchajcie, jestem. Nie wiem, czy jestem, ale dobra, może tu. Bo tutaj mamy chyba ribony, tak? Ale zapisu nie ma. No ale przynajmniej pochowam te rzeczy tu. To jeszcze zostawię. Chciałbym wziąć ribony. Tak, i tutaj się, słuchajcie, z wami pożegnam. Ja sobie tutaj w tej głównym sali i znowu schowam się tutaj z powrotem do tego pomieszczenia. Niestety, no tutaj mam zapis, a tu mam skrzynię. Zapiszę. Dziękuję wam za dzisiaj. Dajcie dobre rady, jak to mi to wszystko tu poszło. Jakoś nagle udało mi się odnaleźć w ogóle to przejście. Nie wiem, jak ja czemu tych drzwi przeoczyłem. No będzie tam dużo do zrobienia, bo widzę, że no przeoczyłem parę drzwi. No ale to już na następny odcinek. Dziękuję wam za dziś i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.